To się nazywa triumfalny wjazd. Niech żyje Wiedźmin Geralt! Niech żyje Vernon Roche! Wasze zdrowie, zacni panowie! Niech żyje Temeria! Wygląda na to, że daliśmy tej gnidzie powód do urządzenia biesiady. Otwierać beczki z najlepszym winem! Zarzynać wieprze! Czas na świętowanie! Bawcie się, panowie! Dzisiaj ja płacę! Niech tylko jaki karczmarz czy dziewka spróbuje wziąć od was choćby miedziaka! Zdrowie bohaterów! Napij się, Wiedźminie! Innym razem. Cóż poradzić? Trudno! Bywaj, Vernon. Bywaj. I nie martw się o naszego więźnia. Dobrze się nim zaopiekujemy. Muszę znaleźć Triss. Może Jaskier coś wie. I wtedy Geralt tak ścisnął potworę łańcuchem, że jej oczy wylazły na wierzch i szybko wyzionęła duch. A oto ją sam! Czcigodne damy, zacni panowie! Przedstawiam wam Geralta z Rivii! Ale się o ciebie martwiłem! Musimy pogadać, Jaskier. Geralt, stałeś się bohaterem Flotsam! Napij się! Loredo stawia! Jeden chyba nie zaszkodzi. Wasze zdrowie! Oraz wszystkich pięknych dam! Muszę znaleźć Triss, widziałeś ją? Triss? A właśnie, Triss! Zupełnie zapomniałem! Poszła do Shili, do wynajętej przez nią izby. Chciała zobaczyć ten megaskop, czy jak to się zwie. Jeszcze raz! Zdrowie pięknych pań! Piękne panie będą musiały poczekać, jesteś mi potrzebny. Chodź! Szczęśliwie zdobyłem klucz do gniazdka Shili. Nie pytaj jak, tajemnica zawodowa. Chodźmy. Krew. Mam złe przeczucia. Nie wygląda to dobrze. Sprawdźmy ślady. Może się czegoś dowiemy. To przyboczny Shili. Ma skręcony kark. To nie jego krew. Triss weszła, skręciła kark strażnikowi, potem się zraniła? Nie, no bez sensu. Niezły burdel. Nie patyczkowali się. Nie rozumiem. Ktoś tu jeszcze był. Jaskier, patrz. Co to? To świetlik. Ktoś mógł podglądać. Po drugiej stronie jest Xanthus. Może burdel mama widziała, co się tu stało? Chodźmy. Kłaniam się. Witaj, Jaskier. Macie szczęście. Dzisiaj dajemy darmo. Ale za dwóch naraz będziecie musieli dopłacić. Derae, to Wiedźmin Geralt. Chcemy tylko porozmawiać. W czasie ostatniej godziny kto był w tej izbie? Mów. Ja i Garvena. Garvena, czyli? Bajzel mama. Co chcecie wiedzieć? Triss Merigold, rudowłosa czarodziejka, była w izbie obok. Co się z nią stało? Nie podglądałyśmy. Ja nic nie wiem. Boję się. Niepotrzebnie. Bądź tak dobra i opowiedz mi wszystko. Przecież patrzyłaś przez otwór w ścianie, prawda? Garvena była jakaś taka niespokojna przez to święto. Kazała dziewczynom dawać darmowe numerki, a mnie wzięła do pokoju i... Kochałyśmy się. Gdy już byłam prawie... Wtedy usłyszałyśmy rozmowę i Garvena zaczęła podglądać. To była ta czarodziejka i Cedric. Cedric? Jesteś pewna? Tak.
Wtedy zaczęłyśmy się przepychać z Garweną, ale w końcu dała mi popatrzeć. Triss powiedziała, że sprawdzi, z kim ostatnio rozmawiała królowa lodu. Podeszła do lustra i coś wyszeptała. Błysnęło i przed lustrem pojawił się taki straszny mężczyzna. Jak wyglądał? Jak jaszczur. Głodny, stary jaszczur. No nie wiem. Triss bardzo się zdziwiła, a jaszczur wyrzucił z siebie... Strasznie zbladłaś, Marigold. Coś nie tak? Jaszczur uśmiechnął się jadowicie, a Triss powiedziała... Strasznie zbladłaś, Marigold. Coś nie tak? Witaj, Detmold. Zastanawiałam się, z kim ostatnio rozmawiała Sheila. Szpiegujecie się nawzajem. Nie wiedziałem. To, o czym porozmawiamy? Ścigam królobójcę. Może coś słyszałeś? Ua, aż mnie ciarki przeszły. Kimkolwiek jest, już go nie ma. Inaczej zaśpiewasz, jak dobierze się do twojego władcy. Marigold, Marigold, zacznij myśleć, jak przystało na przedstawicielkę magicznej profesji. Przynosisz wstyd wszystkim czarodziejom. Foltest nie żyje. To między innymi twoja wina, twoja i, jak mówią plotki, twojego wiedźmińskiego kochanka? Chyba w to nie wierzysz. Nieważne, w co ja wierzę, ważne, co ludzie mówią. W Temerii jesteś skończona, twój wiedźmin też. Chyba, że złapiecie sprawcy. Co zamierza Henselt? O co ty mnie prosisz, Marigold? Ciesz się, że w ogóle z tobą rozmawiam. Muszę wiedzieć, co się dzieje. Pomóż mi, Detmold. Potrafię się odwdzięczyć. Nic mi nie możesz powiedzieć, bo nic nie wiesz. A twoich wdzięków nie chcę. Nie jesteś w moim typie. Słyszałeś, że Filippa wyjechała z Redanii? Słyszałem. Wiesz, gdzie jest? Wiem. Ale najpierw odpowiesz na moje pytanie. Niech ci będzie. Jedno twoje pytanie w zamian za informację o Filippie. Czego chcesz, Sheila? Czego zażądała w zamian za swój cudowny lek? Stanowiska doradcy królewskiego oraz aktu własności 3 zakładów alchemicznych, dających rocznie jakieś 500 grzywien zysku. No, no. Gdyby to ode mnie zależało, kazałbym ją poszczuć psami. Twoja kolej, Marigold. Filippa jest w Vergen. To małe miasteczko na granicy Edirn i Kedwen. Wiem doskonale, gdzie to jest. Tam właśnie zebrały się resztki wojsk Edirn pod dowództwem jakiejś dziewki, co to ponoć smoka ubiła. Co to za dziewczyna? Przewodzi zbieraninie chłopów, biednej szlachty i nieludzi. Nawet książę Stenis, syn Demavenda, musi się z nią liczyć. Ale to bez znaczenia. Henselt przejedzie się po tej hołocie, batogami ich rozgoni. A Filippa? Co tam robi? Za mało wiesz, Detmold, żeby opłacało mi się mówić. Bywaj. I to wszystko. Więcej nic nie widziałam ani nie słyszałam. Jaskiero, kim ona mówi? Kim jest ta Filippa? Filippa Eilhart. Czarodziejka. Doradczyni króla Radowida Redańskiego. Osiągnęła arcymistrzostwo w najbardziej cuchnącej kuchni świata – polityce. Jest tak krystalicznie amoralna, tak całkowicie wyzbyta skrupułów, że aż zjawiskowa. Ostatnio krążyły plotki, że popadła w niełaskę na dworze Redani. Jeśli to prawda, to na pewno sama pociągała za sznurki i chciała opuścić stolicę. Jaskier, trochę się pogubiłem. Możesz mi to wszystko wyjaśnić? Później, Wiedźminie. Teraz musimy znaleźć Triss. Wcześniej już podglądałaś Sheila? Próbowałam. Ale zawsze rzucała czar i nic nie było ani widać, ani słychać. Zawsze? Raz się zapomniała. Siedziała przed tymi lustrami i szeptała: gdzie jesteś? Gdzie jesteś? To wszystko, naprawdę. Co się stało z Triss i Cedriciem? Nie wiem, co było potem, bo Garwena mnie odepchnęła i sama patrzyła. Ale słyszałam trzask, krzyk i odgłosy walki. Garwena zasłoniła otwór obrazkiem, była cała blada. Kazała mi milczeć. Siedziałyśmy przez chwilę i gdy wszystko ucichło, wyszłyśmy. Garwena poszła do swojej izby i potem jej nie widziałam. Ale zauważyłam Cedrica. Szedł uliczką w stronę lasu. Zataczał się. Zaczekaj na mnie, Jaskier. Idę po Cedrica. A Garwena? Racja. Sprawdźmy to. Krew Cedrica. Wskaże mi drogę. Ah!
Laseczka do laseczka. Numera! Barara do zielonego napotkała tam wiewióra bardzo szwarnego. Barara bardzo szwarnego. Barara i kutliwego. Wiedźmin idzie. Myślisz, że się zgodzi? No nie wiem. Mamy od tak podejść. No, Cedric, gdzie jesteś? Zapłacisz za naszą krew, Wiedźminie! Na niego! Więcej was matka nie miała. Ah!
Kedmin, Gwynblade. Wiesz, nie czuję już bólu. Zawsze chciałem umrzeć wśród drzew. Co się tam stało? Triss poprosiła mnie o pomoc. Zabiłem Duan, który pilnował drzwi i włamaliśmy się. Znów zabiłem Duan. Wiem. Gdzie jest Triss? Co się stało? Przyszedł Wiedźmin. Rzucił się na nas. Próbowałem bronić Triss, ale był szybki. Za szybki dla mnie. Uderzył Triss, zanim zdążyła rzucić zaklęcie. Wiedział, jak walczyć z czarodziejką. Potem kazał jej uruchomić megaskop. Powiedział, że musi się dostać do Edirn, w pobliżu krasnoludzkiej osady Vergen. Triss stwierdziła, że to szaleństwo, że nie ma koordynatów. Wtedy spojrzał na nią dziwnie i zagroził. Lepiej się postaraj, bo idziesz pierwsza, a ja będę tuż za tobą. Potem straciłem przytomność. Gdy się obudziłem, nie było ich. Wiedziałem, że umieram. Las mnie wzywał. Dlaczego, Cedric? Dlaczego się w to wplątałeś? A dlaczego ty się w to wplątałeś? Czasem po prostu tak trzeba. Mówiłem ci, że miałam wizję? Dlatego piję. To pomaga. Wódki mgła otula mnie szczelnie i nic nie widzę. Nic nie czuję. Spokojnie. Ale teraz... teraz widzę dokładnie. Musisz odzyskać utraconą pamięć. Tylko w ten sposób zrozumiesz, kto i dlaczego zabija Duan w koronach. Jak mam odzyskać pamięć? W Edirn, w miejscu skażonym czarną magią, gdzie duchy umarłych stoczą wielką bitwę. Ocal ich dusze, a wrócą twoje wspomnienia. Co się dzieje? Las. Czuję obecność. Przyszli się pożegnać. Mój las. Wafail, Gwynblade. Żegnajcie. Geralt! Gdzieś ty się podziewał? Królobójca. Prawie go miałem. Uciekł? Teleportował się do Edirn. Jak to teleportował się? Zmusił Triss, by rzuciła czar. Szkurwa. No właśnie. Roż kazał cię znaleźć. Będziemy wypływać. Dowiedział się czegoś. Żeby było śmieszniej, Skojatel też szykują coś dużego. Co planuje Roż? Wymyślał na Loredo, więc pewnie chodzi o komendanta. To coś ważnego. O co chodzi, Zoltan? Chcą odbić Jorveta i innych jeńców. Przyda się twoja pomoc. Kiedy przystałeś do Skojatel? Nie o to chodzi. Zabierają ich do Drakenborgu. To specjalne więzienie dla nieludzi. Chędożony pomnik ludzkiej nienawiści. Skojatel ci nie ufają. Mnie zresztą też. Ale możesz to zmienić. Pogadam z nimi. Może Roż albo Skojatel wreszcie na coś się przydadzą. Thank you.
Vernon czeka w środku. Uważaj na siebie, Geralt. I co? Dopadłeś go? Królobójca uciekł do Vergen w Dolinie Pontaru. Zmusił Triss, by ich teleportowała. Cholera, on sobie z nas kpi! Dobra, skoro tak chce się bawić... Jakieś nowiny? Loredo skumał się z Kedwen. Kupiec, który u niego pomieszkuje, to agent Henselta. Nasz poczciwy komendant przyjął trzos pełen złota i przysiągł wesprzeć kedweńskie oddziały w razie konfliktu. No i co w związku z tym? Jak to co? Zamierzam dorwać tego szpiega i wydusić z niego informacje. Komendanta Loredo skazuje na śmierć. Roż, płyniemy do Doliny Pontaru. Nie wypływam, dopóki tego nie załatwię. Szpieg może coś wiedzieć o królobójcach. Nie zdziwiłbym się, gdyby za tym wszystkim stał Henselt Skedwen. Jeśli tak stawiasz sprawę, to zajmijmy się tym szpiegiem. Dobra, skupcie się, bo nie będę powtarzał. Mamy dwa cele. Pierwszy to szpieg Skedwen, niejaki Arnold Maliger. Trzeba go przechwycić. Drugi to Bernard Loredo, komendant faktorii. Jest zdrajcą Temeria, takich żywcem nie bierzemy. Arnold przebywa w rezydencji cały czas. Tam uderzymy. Żeby dostać się do środka, wykorzystamy niecodzienne talenty Wes i zwyczaje Bernarda. Przestań mówić o nim po imieniu. Działa mi to na nerwy. Jak tam sobie chcesz. Dom Loredo. Pierwsze piętro to kwatery, w których przyjmuje gości. Geralt miał okazję się rozejrzeć. Regularne patrole. Piętro drugie. Kwatery przybocznych Loredo. Mają się za największych rzeźników po tej stronie Jarugi, ale to tylko niedojdy z kolorową lamówką na przeszywanicy. Trzecie piętro. Jama lwa. To tutaj Loredo trzyma zagrabione kosztowności, śpi, sra i brandzluje się wpatrzony w elfi posążek. Tylko następujące osoby mogą tam wejść. Maliger, matka Loredo, jego kuzyn i uwaga, dziwki. O, nie wiem, czy mam jeszcze te kieckę. Po obchodzie faktorii Loredo zawsze zamawia dwie panienki. Wes będzie jedną z nich. Ten dom to chędożona twierdza, ale Loredo kazał go powiększyć o przybudówkę i właśnie tędy do środka dostanie się wiedźmin. Wes otworzy ci okno. Geralt, potem musisz improwizować, ale przewaga będzie po twojej stronie. A Wes też swoje umie. Zenan i Rykard ubezpieczą was na stanowiskach strzeleckich. W razie czego zapędzajcie kurwiksynów pod okna. Ja i reszta będziemy gotowi. W ostateczności wjedziemy od podwórza. Powtarzam, w ostateczności. To tyle. Jakieś pytania? No, to do roboty. Vernon czeka w środku. Istny huragan! Wody! Twoja karoca już czeka w alejce, przystojny kawalerze. Dobre duchy z tej wieży będą cię miały w swojej opiece.
Zaraz cię znajdę. No daj spokój, maleńka. Przecież uwielbiasz, jak cię dosiadam. Niegrzeczna dziewczynka. Tatuś będzie musiał cię ukarać. Więc teraz bawimy się w chowanego, tak? Poczekaj, aż się znajdę, skowroneczku. Jesteś przyjacielem tej nowej. Gdzie ona jest? Komendant zabrał ją do wieży. Musisz się śpieszyć. Skąd to wszystko wiesz? Od razu było widać, że nie jest jedną z nas. Dziwka dziwkę pozna. No i domyśliłam się, że coś się kroi. Zanim ją zabrali, zdążyła mi wyszeptać: okno w przybudowce. Kiedy ta gnida poszła się odlać, zobaczyłam, jak przechodzisz przez mur. Jak się dostać do Loredo? Gdy się zabawia, nie wpuszcza nikogo. Ale jego matka ma klucze. Musisz ją bardzo kochać, skoro tak ryzykujesz. Tak. To gdzie ta matka? Siedzi w piwnicy i destyluje fistech. Dzięki. Teraz znikaj. Przejdź przez mur i uciekaj. Gdyby zaczepił cię wysoki mężczyzna ubrany na niebiesko, opowiedz mu o wszystkim i przekaż, że jego plan faktycznie był genialny w swej prostocie. To ja dziękuję. A jeśli uda ci się wejść do wieży, zabij go, Wiedźminie. Niech zdycha długo i w męczarniach za to wszystko, co nam zrobił! O, kto ty jesteś? Czego tu szukasz? Klucz do górnych kwater, dawaj. Przyszedłeś po elfią dziewczynę! Jeśli tak, to próżne twoje wysiłki. Jak w przepowiedni i tliny, ziarno zostało zasiane i niebawem wykiełkuje! Zamknij się i daj mi klucz. Klucz... Gdzie ja go wsadziłam? Ha!
nie zbliżaj się. Ubierasz się jak dziwka, to zachowuj się jak dziwka. Najpierw cię wychędożę, a potem obetnę cycki. Zgoda? Sobie obetnij cycki, kurwisynu! Uwielbiam, jak suczki szczekają. Przysługę, zabijając mutanta. Rycerz w lśniącej zbroi przybył po swoją sukę! Gdzie masz białego? Toloredo, jaja się skurczyły. Trudniej się walczy z żołnierzem niż z bandytą, co? Jesteś lepszy niż twoja matka, fakt. Ale zginiesz, tak jak ona. Co? Ty kurwisynu! Szybko, rozwiąż mnie. Słyszałam coś za tymi drzwiami. Zostawiajcie mnie tu! Błagam! Nie wyglądasz na dziwkę, elfko. Nazywam się Moril. Jaki jest miesiąc? Nie ma czasu na dyskusję. Możesz iść. Nie zostanę tu ani chwili dłużej, choćbym miała się czołgać! Ona nie przejdzie przez ogród, Geralt. Musimy wyjść od frontu, prowadź. Będziemy tuż za tobą. To jaki mamy miesiąc? Lammas. Zaczęła się jesień? Kiedy mnie porwali, padał śnieg. Więc ojcem dziecka jest... To dziecko! Ma tylko matkę. Gdy się zorientowałam, że jestem w ciąży, chciałam ze sobą skończyć. Nie mów tak. Jestem Ensid. Nie dam rady! Ja chyba... Psia mać odeszły jej wody. Geralt, zmiana planów. Co? Wracamy do wieży. Potrzebuję czystego łóżka, ciepłej wody i trochę czasu. Nikt nie może nam przeszkadzać. Sprowadź pomoc. Alarm! Intruz w wieży! Jest tam kto? Ja ci dam skradanie!
Geralt, w samą porę. Gdzie się podziewałeś, Roche? A mieliśmy mały problem po drodze. Pokonał mnie człowiek. Starzeje się. Co teraz? Masz szczęście. Zasłużyłeś na tortury. Ale z braku możliwości po prostu utnę ci łeb. Umrzesz jak wojownik. Nie żałuję. Wełbie ci się miesza przed śmiercią. Nie. Nie żałuję, że to ty. Głupio byłoby umrzeć po tych wszystkich latach od przypadkowego bełtu z kuszy lub na grypę. Cholera. Tym razem ci się upiekło. Twoi łucznicy tu idą. Pamiętaj, Jorvet, pobiłem cię raz i mogę to zrobić znowu. To się okaże. To się jeszcze okaże. Kurwisyn uciekł, ale jestem pewien, że jeszcze o nim usłyszymy. Zasrani nieludzie. Starczy o Jorvecie. Co z Loredo? Gdzie jest Wes? Loredo nie żyje. Uratowałem Wes w ostatniej chwili. Co się stało? Twój plan nie był wcale... Chłopiec Geralt. Zdrowy chłopiec. O co tu chodzi? Czyje to dziecko? Moril. Czyje? Znaleźliśmy elfkę. Loredo porwał ją prawie rok temu. To on był ojcem. W życiu nie tknąłbym elfki. Nie mamy na to czasu. W porcie czeka statek. Coś ty zrobiła. Dlaczego? Uf, nie dotykaj mnie. Przeklęte miasto. Szykujcie statek! Co z dzieckiem? Nie możemy go zabrać. Kto przygarnie mieszańca w tej parszywej dziurze? Seherim. Oddajcie je Seherimowi z Bindugi. I powiedzcie, że to dziecko Moril. Królobójca zagrał nam na nosie. Porwał Triss Merigold. Zupełnie jakby życie Foltesta mu nie wystarczyło i musiał mieć również jego byłą doradczynię.
Nie namyślając się długo, zaokrętowałem się na barkę i zabierając ze sobą Geralta, ruszyłem w głąb Doliny Pontaru. Tam właśnie, na terenach zwanych Górnym Edirn, obozuje armia króla Henselta. Otóż to król. To słowo klucz w moim planie pochwycenia królobójcy. Oddziały specjalne króla, niech mu ziemia lekką będzie, Foltesta, przycichły jakby, nie uraczywszy nas w trakcie całej podróży ani jednym dowcipem z gatunku, na ile sposobów można oskurować elfa. Co dowodzi mojej tezy, że umysł ludzki jest w stanie wytworzyć pewną skończoną ilość okropności, nim najdzie go jakiś rodzaj refleksji. Dopiero musiała być jadka. Ile kości? Skąd Glevisig wzięła tyle mocy? Nie podniecaj się, Detmold. Widok czaszek i szkieletów zawsze tak na ciebie działa? Drwij sobie do woli. To jest magia. Takimi czarami wygrywa się wojny. Tysiące ofiar w jednej chwili. Potęga, zniszczenie, zagłada. Sabrina Glevisig skończyła na stosie. A Dolina Pontaru wciąż należy do Edirn. Edirn to żywy trup. Dni tego nędznego królestwa są policzone i żadna chłopska rebelia tego nie zmieni! Mylisz się, Detmold. Ten kraj żyje. Czuję to. Jest jak stary, ranny niedźwiedź, pokryty bliznami, szarpany przez psy, ale wciąż śmiertelnie niebezpieczny. To będzie dobra wojna! Ależ panie, baronowie z Edirn nie ośmielą się wystąpić przeciwko tobie. Za chwilę się o tym przekonasz. Wszystko przygotowałem. Niech żyje król! Baron Felard zawsze dawał do zrozumienia, że chętnie zmieni barwy. Felard to szuja, jakich mało. A reszta panicznie boi się Saski i jej chłopsko-nieludzkich bojowników. Nie są gotowi do wojny i wiedzą o tym. A szczeniak Demavenda? Też się sprzedał? Książę Stenis nie odpowiedział, ale Felard zapewnia. Muszę mu spojrzeć w oczy. Wtedy będę wiedział, z jakiej gliny jest ulepiony. Witamy uniżenie jego wysokość Henselta, króla Kedwen, spadkobierce rodu jednorożca, pana na Art Keraich, arcyksięcia Banard, pogromce Nilfgaardu! Witamy na edirnskiej ziemi. Ile chcecie? Wasza wysokość raczy żartować. Jestem śmiertelnie poważny. Ile za wasze podpisy? Myśleliśmy o kwocie 100 000 koron nowigradzkich i tytułach markizów. Górne Edirn to kopalnie węgla i srebra. Liczne manufaktury, jedyny po tej stronie Jarugi kamieniołom białego marmuru oraz szlak handlowy wschód-zachód. Mówimy o Dolnej Marchi. Radzę nauczyć się nowego nazewnictwa. W zamian złożymy hołd lenny waszej wysokości i uznamy za prawowitego suzerena tych ziem. Nic wam nie dam. Wasze podpisy są bezwartościowe. Nie potrzebuję ich. Ale wasza wysokość, bez naszego poparcia zawsze będziecie najeźdźcą, okupantem, wrogiem. Lud Edirn słucha Saski Smokobójczyni i księcia Stenisa. To z nimi chcę rozmawiać. Panie, Smokobójczyni idzie tutaj z poselstwem. Doskonale! Zapraszam! A tak z ciekawości, ile kosztuje Górny Edirn? A ty ile bierzesz, dziewko? Królu, każ temu padalcowi zawrzeć pysk, inaczej wsadzę mu jego koguta w żyć i tak zakręcę, że zapieje i zamiast południa zrobi się poranek! Ja? Panie, każ ją pojmać! Zawrzyj pysk, Detmold! Podoba mi się ta Saskia. Mów, kobieto, czego chcesz? Królu, wycofaj swe wojska.
Uznaj niezawisłość Górnego Edirn. Skończ prześladowania nieludzi i pozwól im opuścić granice swego królestwa. Ocalisz siebie i własną armię. Masz jaja, kobieto. I co będę z tego miał? Moi żołnierze uznaliby mnie za tchórza. Jestem Henselt z Ard Karaik. Niezwykłem uciekać przed niewiastami, nawet jeśli zabijają smoki. Jest jeszcze jedno wyjście. Ty i ja, królu. Tutaj, teraz. W obecności ludzi i bogów wyzywam cię. Jak za dawnych czasów, gdy światem rządzili ludzie honoru. Zwycięzca bierze Górny Edirn. Dziewczynie rzuciło się na głowę. Wyzywać króla? Panie, to jakiś absurd. Zgnieciemy ich w bitwie, a ta dziewka może być niebezpieczna. Ponoć zabiła smoka. Podobasz mi się, dziewczyno. Żywa! Chcę ciebie i tego kraju. Najpierw będziesz musiał zdobyć Vergen. Najpierw ty, potem Vergen, a na koniec całe Edirn. Bracią! Przestańcie w imię krewe, Frey i Melitele! Stać! Co z tobą, Zywik? Gorzała rzuciła ci się na mózg? Nie poznajesz mnie? Jasna chędożona cholera. Po coś go tu przyprowadził, Roż? To Wiedźmin. Wiem psia mać, kto to jest. Królobójca sakramencki. Pod królewskim obozem. Nawet go nie związali. Spokojnie, chłopcy. Wiedźmin nie jest mordercą. Ręczę za niego. A co do króla, to właśnie z nim muszę się widzieć. No to se poczekasz, jaśnie rycerzu, od zadań specjalnych. Ani drgnij, mutancie. Leć no, który posetnika i linę przynieście, zwiążemy go. Daj spokój, Zywik. Nie ma potrzeby. Mówiłeś, że gdzie jest król? Gdzieś na polach prowadzi negocjacje. Hej, królobójco, rzucisz broń po dobroci, czy mamy ci wpakować bełta w żyć? Nie ruszaj się! Ani drgnij! Łapy w górę! Strzelać! Rozwalić go! Co jest, kurwa? Sasha.
upiory były moimi żołnierzami. To klątwa Sabriny. Żołnierze z Edirn też tu są. Potem będzie czas na podziwiony widok. Musimy iść. Wytrzymać! Muszę zebrać moc na zaklęcie! Blisko mnie, panie. Już niedaleko. Miejmy nadzieję. Thank you.
Błażednie! Już niedaleko! Detmold, Sheila, spotykamy się w moim namiocie. Macie mi wyjaśnić, co tam się do stu diabłów stało. I jak się tego pozbyć? Tak jest, wasza wysokość. Wezwijcie dowódców kompanii. Bezzwłocznie, wasza wysokość. Dziesiętniku, miej na oku Wiedźmina. Raczej nie chce mnie zabić jak Foltesta, ale niech się nie szwenda po obozie jak bezpański pies. Zajmij go czymś przez chwilę i przyprowadź do mojego namiotu. Panie, proszę o audiencję. Później. Najpierw czarodzieje, Wiedźmin, potem zobaczymy. No i pięknie. A zapowiadała się spokojna wojenka. Można tu gdzieś zwilżyć gardło? Roż, ręczysz za niego? To nie on zabił Foltesta i Demavenda. No to chodźmy.